Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony pan Szachuś. Moi drodzy widzowie, przedstawię Wam dzisiaj partię siódmego mistrza świata, Wasilija Smysłowa. Był to zawodnik, który potrafił grać w szachy bardzo dobrze figurami. Jak to by nie brzmiało, to znaczy, że jego figury były grane w takiej niezwykłej harmonii. Te figury się wspomagały. Potrafił robić to najlepiej na świecie w swoich najlepszych latach, w swoim czasie. Jego przeciwnikiem w tej partii jest Svetozar Gligoric, serbski arcymistrz. Moi drodzy, przejdźmy już do analizy. D4 ze strony Serba. Skoczek na F6 gra Wasilij Smysłow, C4, posunięcie G6, skoczek na C3, no i ruch D5. W ten sposób powstaje nam obrona Greenfelda. Czarne takim posunięciem mocno drapią centrum, chcą te centrum atakować w sposób szybki i bezpośredni. Tutaj teoria debiutów zaleca m.in. bicie na D5, można i skoczek F3 zagrać i goniec na F4, chociaż skoczek F3 częściej się spotyka, no ale tutaj poszło bicie, nie zagłębiajmy się za bardzo, po prostu zagrajmy, przeanalizujmy tą partię, która była. Skoczek wybił, no i tutaj oczywiście wybicie nie jest zbyt dobre, bo hetman zwyczajnie wybija na D5 i nie ma tego hetmana jak zaatakować bezpośrednio, więc tutaj E4 trzeba zagrać obowiązkowo. Oczywiście w tego typu sytuacjach ten skoczek wybija to z tempem, żeby zagrać gońcem na G7 i próbować uderzać w te piony poprzez nadszarpnięcie później ruchem C5. Tak też się dzieje, moi drodzy. Tutaj Gligoric zagrywa gońcem na C4. Tak, to jest takie ciekawe posunięcie, gdyż ten goniec, wyprowadzając się aktywnie, też ma możliwość wprowadzenia skoczka na E2, nie zasłaniając tutaj tego gońca na F1. Taka właśnie kolejność posunięć powoduje, że można sobie swobodnie tymi figurami zagrać C5. Jak najbardziej ruch normalny, atakujemy centrum, to jest sprawa zrozumiała. I właśnie skoczek E2. Dlaczego skoczek E2, nie skoczek na F3? Bo po skoczku na F3, moi drodzy, tutaj goniec zagrałby na G4 i wiązałby bardzo fajnie hetmana. I tego skoczka można by było próbować zbijać, podważyć obrońcę właśnie ruchu pionka D4, który jest w centrum. Więc to jest taki dosyć stary wariant, ale dosyć stary, ale grywalny i w dzisiejszych czasach dosyć solidny, o tak bym powiedział. Dosyć już tego, w takim razie jedziemy dalej. Skoczek E2 i roszada ze strony tutaj czarnych, prosta rzecz, roszada i skoczek na C6. Zauważcie, że białe tutaj nie chcą wybić na C5, gdyż te pionki potem będą zdwojone i łatwiej je atakować. Sytuacja w centrum się rozwiązuje i nie jest tak łatwo to grać. Goniec na E3 i uwaga, hetman C7. Mimo wszystko czarne, słuchajcie, tego pionka spokojnie oddają. Rzadko kiedy tego pionka się bierze, raczej powstają duże kłopoty dla białych po wzięciu piona C5. Taki ruch D5 też jest możliwy, ale to powoduje, że tu się robi goniec bardziej aktywny i skoczek ma też placówkę na E5 możliwą. Na A5 również można sobie grać, w ten sposób atakować, a pionek C5 zostaje, pilnuje bardzo dobrze pola D4. Wieża C1, normalne posunięcie z myślą taką, że jak będzie wybicie, wybicie, no to wieża będzie tutaj pod, hetman będzie pod rentgenem wieży. Wieża D8, to samo się dzieje z tej strony. No i tutaj białe zagrywają taki ruch H3. Zrozumiałe posunięcie, dlatego że ograniczamy tutaj tego gońca, prosta sprawa. Też taki ruch wyczekujący, ale przyjemny, przyjemny, spożyteczny, bym tak powiedział. Tutaj Smysłow zagrywa B6. No właśnie, zauważcie, to jest bardzo ciekawa rzecz, że pionek na C5 jest cały czas do wzięcia, no ale bić go za bardzo się nie opłaca, powtarzam to po raz kolejny, bo teraz można nawet wybić, jak goniec wybija na C5, finalnie skoczek A5, atakujemy gońca C5, gońca C4. Znaczy, wybić też teraz tego nie można, bo jest wieża, ale to jeżeli odejdzie hetman, to chodzi mi tylko o tą ideę. Tutaj mam nadzieję, że to jest w miarę zrozumiałe, lecimy dalej. F4 ze strony białych. Tu kulturalne posunięcie E6, troszeczkę wzmacnia tutaj teraz jakieś zapędy na D5, ewentualnie na F5, żeby to troszeczkę rozbić i te centrum rozwalić. Po takim ruchu F5 oczywiście. Po E6 hetman zagrywa na E1 słusznie. No i teraz zobaczcie, to pojawia się ta opcja wybicia, która nadal nie jest dobra. Goniec na B7 zagrywa sobie Smysłow, hetman F2. No dobrze.
Mimo wszystko tutaj ten pionek jest raczej nietykalny. To już chyba powtarzam z piąty czy szósty raz dzisiaj w tej partii. No ale w tej partii, w tej pozycji zostaje zagrany skoczek A5. No uczmy się od klasyków, moi drodzy, smysłów. Tutaj bardzo fajnie gra tymi figurami. Trzeba też zauważyć, że z atakiem na gońca pojawił się atak na pionka, więc goniec D3 jest raczej obowiązkowy. I teraz właśnie Smysłow popisuje się pięknym ruchem. Bardzo mi się ten ruch podoba, gdyż jest strategicznie silnym posunięciem. Jest to posunięcie F5, moi drodzy. Ruch F5 pięknie wygląda i też spełnia bardzo ważną rolę. Szarpie pionka E4, coś trzeba zrobić. Wybicie raczej najlepsze by nie było, po prostu wybijamy pionkiem. Wolna linia E się robi, a tutaj goniec i tak ma piękny prześwit. No, więc białe finalnie proponują przepchanie piona, żeby chociaż nie otworzyć tej linii, ale ten goniec się rozgrywa. I robi się naprawdę bardzo ładnie. C4. Piękna blokada. Uwielbiam partie klasyczne właśnie z tego powodu, że takie blokady powstają często w partiach. Znaczy nie często, ale w niektórych partiach. To mam też na myśli i C4 tutaj tego gońca odpędza z tempem. I pytanie jest teraz takie, jak mają grać białe w takiej pozycji? Białe są bardzo skrępowane. Czarne wprawdzie tutaj mają gońca, który lekko jest skrępowany, ale ma opcję. Goniec za to stoi świetnie, a skoczki na bandzie generalnie stoją słabo, ale ten skoczek spełnił bardzo ważną rolę, właśnie atakując gońca białopolowego i teraz spokojnie wraca sobie na C6. Dlaczego wraca? Gdyż po takim ruchu G4, co następuje, no dosyć ryzykowne posunięcie, tu król się trochę odkrywa, a goniec ma chrapkę na tej diagonali, na tego króla, ale skoczek zagrywa na E7 i zobaczcie, teraz pojawiają się piękne strategiczne punkty, ten skoczek ma szansę wejść na D5, co nie musi od razu następować, goniec może wejść na D5 z blokadą kolejną, ale przede wszystkim skoczek też na F5 pilnuje bardzo dobrze pionka. Smysłow figurami gra rewelacyjnie. Król H2 ze strony białych i hetman C6. No naturalna sprawa, wielkie działo. Tutaj się szykuje na G2. Oczywiście to jeszcze nie jest możliwe, ale już przygotowuje pewne tutaj pewną taką właśnie kompilację tych figur, które mają szansę finalnie dać tam mata. Skoczek na G3 ze strony białych. No i posunięcie B5. Wykorzystujemy przewagę na skrzydle hetmańskim, dlatego też te trzy piony na dwa pionki są lepsze i sobie spokojnie tymi pionkami próbujemy w ten sposób grać. Taki plan na pewno jest możliwy i naturalny jeszcze w połączeniu skoczka na D5 w pewnym momencie. Te pionki mają świetną podpórkę dzięki temu skoczkowi, który mógłby tutaj na D5 wylądować. A4. No białe grają dosyć agresywnie i słusznie, trzeba coś w tym... na tym skrzydle robić, A6 podparcie. Nie ma sensu od razu chyba bić na A4, gdyż wieża na A1 i pionek raczej jest do zbicia. A6, trzymamy tutaj tego pionka na B5, wieża B1 i wieża A na B8. Fajny ruch, zwalnia miejsce dla gońca i wieża może być bardziej aktywna. Goniec D2 ze strony białych. No i teraz czarne biją tego pionka na A4. No ale teraz już jest inna troszeczkę pozycja, gdyż tutaj jak wieża zagrana A1, atak też się dzieje i goniec A8 zostaje zagrane. Zobaczcie, goniec ma taką samą siłę na A8 jak na B7 w połączeniu z hetmanem i wieża przede wszystkim na B2 ma opcję. No ale tutaj jest bicie z tempem i hetman musi grzecznie z pokorą zejść na C7. Nadal ta pozycja jest bardzo ciekawa dla czarnych. Myślę, że sympatyczniejsza, tak bym to nazwał. Komputery mówią tutaj, że jest lekka przeważka dla białych. Nie wierzę w to. Po prostu tego nie widzę kompletnie. Goniec nie gra. Nie wiadomo. Wolałbym to grać czarnymi 100 razy. Powiem w ten sposób. Podsumowując tą moją wypowiedź. Wieża A2. Wieża A2 i wieża B6. Grzecznie sobie zagrywa wieża. Tutaj jest opcja obrony. Wieża B8 również. Pionek wybił. I teraz uwaga. Czym wybić na F5? Mamy trzy opcje. Jeden pionek, drugi i skoczek. Otóż bicie pionkiem na SE, na F5, słuchajcie, jest bardzo dobre. Przede wszystkim król jest bezpieczniejszy, a druga sprawa, no też zobaczcie, puszczamy niby dwa wolne pionki, ale te pionki nie mają tutaj tej siły, żeby iść do przodu. E6 jest bronione przez wieżę, D5 już nie muszę wspominać, przez trzy figury, więc te blokady są dalej uskuteczniane. Goniec zagrał w tym momencie na C1, no słusznie, tutaj ten goniec szuka dobrej placówki, no i skoczek w końcu wleciał na D5.
Przypominają mi się inne partie Wasilija Smysłowa, właśnie z tego typu blokadami. To się, słuchajcie, pamięta takie rzeczy, jak się analizuje partię. Po prostu pamięta się ideę i dzięki temu możemy grać lepiej w szachy. Prosta rzecz. Tu jest prosty atak na C3, skoczek na E2 wrócił i posunięcie A5, takie spokojne, powiedzmy, troszeczkę podprowadzające tego pionka, goniec C2. I teraz, moi drodzy, Smysłow popisuje się bardzo dobrym posunięciem. To ma połączenie z tym pionkiem troszeczkę. No i teraz właśnie Smysłow to jest mistrz świata, który potrafi zagrywać tego typu posunięcia. To są partie klasyczne. Ja się strasznie ekscytuję tymi partiami. Wybaczcie mi za zbyt wielką ekscytację, ale no, kocham szachy, kocham te partie, kocham klasykę. No, na nich się wychowałem i dużo mi dały. Nadal się wychowuję, nadal analizuję te partie. Wieża B3, moi drodzy, piekielnie silne posunięcie i piękna idea. No, idę pod nóż, pod gońca. I czy białe na to idą? No, idą, no biją. Oczywiście bicie nie było konieczne, ale no, nacisk na punkt C3 bardzo duży i bicie. Zobaczcie, trzy wolne pionki się zrobiły, ale one są totalnie przyblokowane. A te pionki mają tutaj opcje. Mają razem opcje. Jest jakość mniej, ale nie widać tej przewagi u białych. Wieża A4, moi drodzy, i goniec F8. Ten goniec zawsze tutaj więcej pól ogarnia. Przede wszystkim tego gońca troszeczkę blokuje. I goniec zagrywa na B2. No, białe decydują się na trochę pasywną obronę. Niezbyt mi się to podoba. Tutaj, jeżeli by nastąpiło C4, moi drodzy, to mamy piękny ruch skoczek B4 z atakiem na pionka C4 i skoczek D3. Fajne ma opcje z zbiciem gońca. Te piony kompletnie nie są groźne. Nie musimy się tego obawiać. A po takim ruchu, na przykład C4, a to jeszcze hetman C6 z atakiem. Ach, totalnie przegrana, mimo że te pionki są, że tak powiem, uwolnione. W tym momencie właśnie nastąpiło goniec B2 i moi drodzy, bardzo silne posunięcie ze strony Wasilija Smysłowa. Szukamy tego ruchu. Niezwykle dobre posunięcie. Uwaga, skoczek na E3. No właśnie, skoczek wpakował się do centrum i robi się gorąco. O co tu chodzi? Jeżeli hetman wybija skoczka tak po prostu, to jest hetman C6. Grozi mat. Grozi wzięcie wieży. I do widzenia. Odbicie jakości z cały czas dużą przewagą ze względu na te gońce. Mimo że one stoją, moi drodzy, na ósmej linii, one są tu niezwykle aktywne. I na przykład po ruchu D5, co się narzuca również, jest taki piękny ruch, wieża bije D5, mata nie ma, ale grozi wzięcie wieży. Powiedzmy, wieża by odeszła na A1 i mamy piękne wtrącenie, wieża D2. Zobaczcie, grozi mat, więc tą wieżą moglibyśmy sobie zagrać gdziekolwiek. Jeżeli hetman F2, kolejny raz wtrącamy piękny ruch. Można oczywiście wybić gońca, no ale goniec C5 myślę, że kończy już zabawę i jest po temacie. Tak mogłoby nastąpić, tak nie nastąpiło. Po skoczek E3 wieża wróciła na A1, moi drodzy. No i teraz skoczek zagrał na C4. Piękna blokada z tej strony. No, atakujemy przy okazji gońca i te pionki tutaj już mają piękną opcję. No, to jest totalnie wygrana partia. No ale to, że jest wygrana, to nie znaczy, że już jest prosto wygrana, że białe mają się poddać. Absolutnie nie. Przepraszam najmocniej, ja się pomyliłem tutaj w ruchu. Wieża ruszyła na A1 z tej strony, no bo byśmy tą wieżę zbili. Mój błąd, mam nadzieję, że mi wybaczycie. To jest taki mały zabieg tutaj w ten sposób. I teraz właśnie skoczek C4. To jest to samo tak naprawdę, obrona i atak, a diagonala zostaje. Ok, skoczek na G3 zostaje zagrane i goniec na E7. Spokojny ruch, zobaczcie, goniec też na H4 ma opcję związania. No tutaj staramy się te białe krępować jak najbardziej możemy. Skoczek na F1, zagrywają w ten sposób białe i hetman C6. Myślę, że, moi drodzy, jest już praktycznie po zabawie. Nie wiadomo, jak się bronić przed tym ruchem. No, hetman G1, no takiego ruchu się nie chce zagrywać totalnie, bo tutaj też goniec wisi. No, jest po prostu źle, ale jeszcze wieża wybija na C4, moi drodzy, i teraz szukamy. Uwaga, matujemy w czterech posunięciach. Zadanie dla Was. Mianowicie hetman na H1 z szachem, król G2, moi drodzy, i H5. Po H5 białe się poddały. Dlaczego? Dlatego, że jest mat w następnym ruchu, na przykład H4, a jeżeli będzie takie posunięcie, mamy matę na dwa sposoby, gońcem lub hetmanem. A jeżeli po ruchu H5, na przykład hetman zagrałby na D2 lub E2, to jest bez znaczenia, mamy hetman G1.
Hetman G2 i mat na G2 hetmanem. Moi drodzy, przepraszam za pomyłkę, mam nadzieję, że ta analiza Wam przypadła do gustu. Wasilij Smysłow pięknie grał figurami, to już powtarzam, 7 mistrz świata. Dziękuję za uwagę, uczmy się, analizujmy partie klasyczne. Pozdrawiam, cześć.